Ksiądz Kowal przychodzi się w imieniu swoim, a w imieniu ich rodzin. My też chcemy dołączyć wszystkie nasze osobiste, małżeńskie, rodzinne intencje, kolekta na potrzeby naszej wspólnoty parafialnej. Dziękujemy za ofiarę. Otrzymuje odpuszczenie grzechów. Oto słowo Boże. Amen.
lecz ów drugi uczennik wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także w drugim niczego, który przebył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dokąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Na tak postawione pytanie
Są trzy odpowiedzi, za którymi kryją się trzy różne jakby style życia. Odpowiedź na to pytanie pociąga za sobą bardzo konkretne podejście do życia. To nie jest teoria. I pierwsza odpowiedź na to pytanie jest nie być. Nie być. To nie ma sensu. Nie walczyć. To są
nie przeminie bez śladu i owoców. Życie ma sens, bo nie zostanie zniweczone i obrócone w proch, taki bezsensowny proch. A człowiek nie może żyć bez nadziei. Z tej wiary, z tej nadziei wypływa jeszcze to, co najważniejsze, miłość, konkretna miłość.
Strach, aby mój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem, Franciszkiem, naszym biskupem Wiktorem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj Boże o tych, których odrodziłeś z wody Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Proszę Cię,
Jutro w poniedziałek będzie na końcu tym święte, na koniec Bożego Niedzielny. To jest na katolickie uczelnie. W imieniu wszystkich profesorów i studentów serdecznie dziękuję. Przez cały tydzień będziemy odprawiać nowenę przed świętem Bożego Miłosierdzia. A w sobotę najbliższą tu w naszej parafii o godzinie 11 będzie tak zwany konwent dekanowski. W sobotę o 11, czyli spotkanie kapłanów dekanatu w Katowice na Mielniki. Zapraszamy też wiernych na przerwę o godzinie 11, bo będziemy się modlić za żyjących i zmarłych duszpasterzy w naszym dekanacie. Także w sobotę o 16 będzie pierwsza spowiedź dla dzieci, które się przygotowują do Komunii Świętej. W przyszłą niedzielę obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego, rozpoczynającą tydzień Miłosierdzia. Z tej okazji po każdej mszy świętej odbędzie się zbiórka na akcję Śląskie Ciecio z Alepo. Bliższe informacje znajdują się na stronach Pokasy. Też jutro coś więcej o tym powiemy. W czasie mszy świętej o godzinie 12 pieśń wielkanocna zagra orkiestra kopalni Wujek. W poniedziałek 9 kwietnia o godzinie 18:30 odbędzie się spotkanie dla dorosłych, którzy chcą w tym roku przyjąć sakrament bierzmowania. Moi kochani, każdego miesiąca w naszym kościele odbywają się wspaniałe koncerty muzyki organowej w znakomitym wykonaniu. Najbliższy z nich już za 2 tygodnie, 15 kwietnia. Gościć będziemy artystów z Czech. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału. Szczegóły znajdziemy na plakatach oraz na stronie internetowej. Moi kochani, Boże, na koniec jeszcze krótkie życzenia, bo zawsze jest wyskakane, gdy żyje, żeby przekażcie dalej, a szczególnie wszystkim bowiem, tym, którzy są tutaj dzisiaj nieobecni. Składamy Wam jak najlepsze życzenia, wszyscy kochani. Niech Chrystus zmartwychwstały ożywi w nas wiarę, nadzieję. Niech wspomaga nasze serca, byśmy nigdy nie utracili nadziei na lepsze jutro. Niech podnosi nas na duchu, gdy się nam wydaje, że życie traci sens. Tego wszystkim życzymy Wam i oczywiście na koniec również życzymy Wam smacznego, wielkanocnego śniadania w gronie najbliższych. Na zakończenie liturgii zaśpiewamy wielkanocną antyfonę Maryjną. Jak inaczej, w czasie procesji wyjścia schola wyśpiewa pieśń, która radujmy się, weselmy się, a następnie kolejną chodzią o chodzie między Bóg oraz cieszę się Jezus z Panem Niebą. Zachęcamy, aby jeszcze przez chwilę trwać na radosnym, muzyczną uwielbieniu Pana, który wprawdzie jest Chrystusa. Was na pewno.
Panie.